to zarówno na filtrze, jak i korku spustowym widoczne były jeszcze fabryczne oznaczenia mazakiem. Według Jacka może to sugerować, że jednak nikt przy tej pierwszej wymianie śrub nie ruszał. To dopiero pierwszy etap badań, ale już teraz widać, że 0W16 w silniku hybrydowym wymaga wyjątkowej czujności. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiaj w laboratorium pojawia się zupełnie nowy samochód, nowy nie tylko w sensie przebiegu, ale także w kontekście konstrukcji, trybu pracy i wielu znaków zapytania. Na stole badawczym Dacia Bigster 2025 rok produkcji z napędem hybrydowym 1.8 i olejem silnikowym klasy 0W16, czyli jednej z najbardziej ekstremalnie lekkich lepkości dostępnych na rynku. Inicjatorem eksperymentu jest Jacek, który bardzo skrupulatnie przygotował całą paczkę, a w środku znalazły się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej świeży z tej samej partii, która trafiła do silnika. Próbka numer 2 to olej przepracowany, zlany po przebiegu 4300 km. W obu przypadkach Castrol GTX 0W16 AN2022 z serii przeznaczonej dla Daci, oznaczonej kodem 160A2. Cały eksperyment zapowiada się bardzo interesująco, z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, pojawiły się wątpliwości co do serwisowej wymiany oleju. Mimo że dokumentacja wskazuje, że pierwsza wymiana została wykonana przy przebiegu 930 km, to zarówno na filtrze, jak i korku spustowym widoczne były jeszcze fabryczne oznaczenia mazakiem. Według Jacka może to sugerować, że jednak nikt przy tej pierwszej wymianie śrub nie ruszał. Druga wymiana została wykonana już samodzielnie i tutaj również nie zabrakło zaskoczeń. Okazało się, że serwis zalał 4,5 litra oleju, podczas gdy realna objętość to 3,9 litra. Filtr był dokręcony z taką siłą, że został niemal zgnieciony przy próbie odkręcania, wszystko to udokumentowane na zdjęciach. Po jego rozcięciu w środku zauważalne były bardzo drobne opiłki, prawdopodobnie normalne pozostałości po docieraniu nowej jednostki. Dacia Bigster jest dla Jacka samochodem wyjątkowym, bo do tej pory eksploatował tylko auta z klasycznymi jednostkami i olejami 5W30, gdzie wymiana co 10 tysięcy km pozwalała na przebiegi rzędu 200-300 tysięcy km bez problemów. Tymczasem tutaj mamy silnik hybrydowy o nietypowej charakterystyce pracy i olej klasy 0W16, który budzi naturalne pytania o trwałość i odporność na degradację. Jacka podejście to świetny przykład świadomej i systematycznej diagnostyki. Plan zakłada test oleju przy przebiegu 5000 km, 10000, 20000 oraz 30000 km. Dzięki temu, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, powstanie pełna ścieżka eksploatacyjna tej jednostki. Największe obawy to oczywiście obecność paliwa w oleju, czyli temat znany z wielu hybryd. Dlatego już na tym etapie Jacek deklaruje, że interesuje go nie tylko ocena lepkości czy dodatków, ale przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czy olej tej klasy poradzi sobie z hybrydową eksploatacją. W dalszej części odcinka przyjrzymy się obu próbkom, porównamy olej przepracowany z jego świeżym odpowiednikiem, a także sprawdzimy, czy już po przebiegu 4300 km widać pierwsze oznaki degradacji lub obecności paliwa. A więc zaczynamy. Dacia Bigster, Castrol GTX 0W16 i pierwszy etap eksperymentu. Zobaczymy, co pokażą badania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę. Widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie.
To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 36,8 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,4 w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, różnica na poziomie 2-3%, czyli zgodność na akceptowalnym poziomie bez większych zastrzeżeń. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 27,1 w 40 stopniach oraz 6,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 179. Liczymy zmiany procentowe. Jaki wniosek? Pomimo niskiego przebiegu oleju 4300 km, analiza wykazała istotny spadek lepkości, minus 26% w 40 stopniach i minus 18% w 100 stopniach Celsjusza. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu AD od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Najpierw raport z MCU, następujące noty, 4 i 3 trójki, w jakich obszarach wyświetlam to teraz na ekranie. Dodatkowo mamy następujący komentarz: pozostałości po spalaniu, sadza ścier osad zbyt wysokie, a stan oleju jest dobry. Jakie otrzymano wyniki z testu wewnętrznych R2D? Pierwsza bibuła, bardzo ładny wynik, brak zastrzeżeń. Druga bibuła, w opcjach z kilkoma wariantami, jak wiecie, cały czas szukam rozwiązania idealnego i eksperymentuję z różnymi pomysłami. Wyniki poprawne. Trzecia bibuła, bardzo ładne wyniki, potwierdzające wciąż wysoką zawartość dodatków. Jak widzicie, po prawej stronie jest reakcja po zakropieniu oleju świeżego, charakterystyczna morska poświata. Olej przepracowany wciąż posiada taką aureolę. Na pozostałych wersjach tego testu też jest to widoczne. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Widmo w podczerwieni ujawnia wyraźne pasma w zakresie 700-800, typowe dla obecności benzyny w oleju. Zwiększona intensywność w obszarze 3300-3600 również wskazuje na obecność lotnych składników paliwa i pary wodnej.
Zjawisko to jest charakterystyczne dla układów hybrydowych, których częste uruchamianie i wygaszanie silnika spalinowego sprzyja rozcieńczaniu oleju paliwem, zwłaszcza przy krótkich trasach i niskiej temperaturze pracy silnika. Reszta parametrów adekwatna do niskiego przebiegu oleju, stan w pełni akceptowalny. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 82%, czyli bazując na otrzymanych wynikach, proponuję dojechać do 5000 km i zrobić wymianę. Taką widzę rekomendację na podstawie przeprowadzonych testów. Dlaczego nie polecam dłuższej eksploatacji? W silniku hybrydowym z olejem 0W16 rozcieńczonym paliwem można spodziewać się po pierwsze gorszego smarowania przy rozruchu i warunkach wysokiego obciążenia, większego zużycia panewek i tłoków, większego ryzyka zatarcia przy nagłym wzroście obciążenia, np. jazda pod górę po długim postoju na napędzie elektrycznym, szybszej degradacji dodatków i filmu smarnego. To dopiero pierwszy etap badań, ale już teraz widać, że 0W16 w silniku hybrydowym wymaga wyjątkowej czujności. Z jednej strony nowoczesna formulacja i bardzo dobre dodatki, z drugiej ryzyko rozcieńczenia oleju paliwem, które widać już na tym etapie. Jeśli planujecie dłuższe interwały w hybrydach, ten test może dać Wam do myślenia. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!